stosować takie ramki, ale one wpadają tutaj. A znalazłem taką ramkę. Pierwsze przymiarki tych kontrolniczków. Kurczę, jakby stąd. Jeszcze trochę głębiej wsadzę. No i tutaj trzeba wyciąć. I będzie. Przykręciłem. No to wsadzę. To jeszcze mam takie USB do radia. Gdzieś tam dołem puszczę na razie. Niech sobie leży. Tu góra. O kurde. Co to się stało? Ona ścisko chodzi. O panowie, to tego przykręcę, dzisiaj jak ja to wcisnę. O kurde. Tak to się wcisnęło, że nie trzeba przykręcać. Tylko tutaj muszę to wycinać w tej ramce. Właśnie i tak zdemontować. Powycinać w ramce. Okej. Okay. Wyciąłem już o tutaj twory. Jak widać się super postarałem, normalnie, fajnie. Normalnie trzeba chyba będzie jeszcze raz odkręcić. Dobra, ale spróbuję wsadzić łącznik, zobaczę czy... Taki niebieściutki. Wejdzie w ogóle. Kurczę, chyba wejdzie. Patrzcie, wszedł. Idealnie. To może być niedokładnie tak docięte. Plastik się poddaje. Tyk, tyk. No tutaj. O, proszę bardzo. Super. Tu wolne miejsce, nie wiem na co. Jak ja teraz to wyciągnę? O kurde. Aha. No dobra. Teraz trzeba panel wyciągnąć, bo nie wyciągnę tego. A i prąd z zapalniczki się weźmie i tu wstać. Do zapalniczki? Tak. Powoli kończę. Niebieskie to są masy. Żółte to jest same plusy z podłączeniem do akumulatora. A te, które już zostały, to są wyjścia do zasilania na LEDy. Masa z zapalniczki. I plus tak samo. Szybki montaż. Tylko żaba zajebiście mało. Ale tak, ale cały czas te diody się świecą, bo mają zasilanie z tej zapalniczki. Tutaj jest ta druga zapalniczka, która jest po zapłonie. Teraz się zastanawiam, czy nie przepiąć tych szybko złączek. Bo nie wiadomo, ile prądu będzie to pobierać. Czy nie będzie rozładowywać akumulatora. Chociaż z drugiej strony, jak samochód nie ma zapłonu, to zawsze można sobie coś włączyć. Nawet stojąc na jakimś parkingu czy gdzieś. Nie trzeba wsadzać kluczyka. No i tutaj dylemat. Wszystko super działa. Ale na postoju pobierają. Dobra, sprawdzę ile mają tym super profesjonalnym testerem. Ile mają? 12,4. Jest godzina coś koło 20. Jutro rano zobaczę ile pociągnęły przez noc. Jest rano. Zobaczę ile zżarło prądu. 12,2, 12,3. Czyli niedużo. Dobra, zobaczę czy samochód odpali.
bez żadnego problemu. Trochę coś tu podświetlę. No, w nocy wygląda tak. Kamerka cofana. Światła krótkie, nic chyba nie widać. Światła długie. Jeszcze LEDy włączę do przodu. Można je chyba wyżej ustawić. No. Ale dają. Dają po oczach aż miło. Jak widzieli.